Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Druga część naszej rozmowy, druga część odpowiedzi na pytanie, ile tak naprawdę zarabiają nauczyciele. Naszym gościem w studiu jest nadal wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Witam serdecznie, jeszcze pani raz minister. Witam serdecznie. Raz jeszcze. I drodzy Państwo, przypomnimy, o co tak naprawdę toczy się ten bój, o co toczy się ta walka. Dzisiaj o godzinie 8 rano wznowiono rozmowy związków zawodowych z Beatą Szydło, wicepremier, ze stroną rządową, ale te rozmowy przerwano. O godzinie 16 powrót do rozmów. Posłuchajmy, czego domagają się dzisiaj związkowcy. Forum Związków Zawodowych oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawiliśmy dzisiaj rządowi ofertę. Zeszliśmy z żądania 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych. Od 1 stycznia proponujemy podwyżkę w wysokości 30% od 1 stycznia 2019 roku. Proponujemy również uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit w karcie nauczyciela określony na 20%, czyli w połowie aktywności zawodowej nauczyciela. I czekamy na odniesienie się strony rządowej do naszych propozycji. Te 30% to jest kwota dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o jakieś 720-730 zł miesięcznie. Natomiast dla nauczyciela dyplomowanego jest to kwota 990 zł z pewnymi groszami. I to jest nasza oferta, żeby nie można było też dyskutować, że dwie centrale związkowe mają zaporowe warunki, nie chcą rozmawiać i za wszelką cenę dążą do wybuchu konfliktu społecznego. Staramy się szukać rozwiązania, akceptujemy te propozycje, które na dzisiaj rząd przedstawił, niemniej jednak one są w cały czas niesatysfakcjonujące, więc szukamy takich dróg rozwiązania problemu, żebyśmy mogli zawrzeć przed 8 kwietnia porozumienie ze stroną rządową. Sławek. Jedno zdanie komentarza, szanowni państwo, do tego, co powiedziała pani premier, dlatego że mam wrażenie, jakbyśmy funkcjonowali, czy byli na zupełnie różnych spotkaniach. Propozycja, o której przed sekundą mówił kolega Witkowicz, jest propozycją, która została przedstawiona przez związki zawodowe w ramach sposobu, metody szukania wyjścia z tego dramatycznego impasu. Natomiast dyskusja, czy próba przekazania, iż związki zawodowe się usztywniły i w dalszym ciągu podtrzymują swój postulat 1000 zł, jest po prostu nieprawdą. Wobec powyższego to niezbyt dobrze rokuje na ciąg dalszy negocjacji, a jednocześnie pokazuje, że jest chyba moim zdaniem próba zaognienia sytuacji, na pewno nie przez stronę związkową i na pewno nie jest wolą ani Forum, ani Związku Nauczycielstwa Polskiego eskalowanie tego konfliktu. Czekamy na stanowisko rządu, czekamy także na wyliczenia dotyczące propozycji pana prezydenta. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania wyraża taki, powiedzmy sobie, umiarkowany optymizm. Na tą chwilę wszystkie nasze postulaty co do ogólnej zasady zostały zrealizowane. Oczywiście czekamy też na to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o zmianę propozycji pozostałych dwóch central. Jeżeli cokolwiek, że tak powiem, zmieni się, to jak najbardziej będziemy to akceptować. Natomiast no, trzeba podkreślić, że oprócz tej naszej 15-procentowej waloryzacji płac, rząd dołożył jeszcze pieniądze w sensie obligatoryjnego, wypłaty obligatoryjnej wychowawstwa 300 zł dla każdego nauczyciela i dołożył jeszcze godziny dodatkowe do realizacji przez dyrektorów. Także generalnie można powiedzieć, że nasze minimum negocjacyjne jest już zrealizowane, ale oczywiście czekamy na efekty jeszcze negocjacji, które no, tutaj koledzy złożyli i jeżeli będzie jeszcze lepiej, to jak najbardziej przyjmiemy te propozycje. Dziękuję.
No i widzimy, drodzy państwo, ile związków zawodowych, tyle głosów tak naprawdę, choć wspólna konferencja, to można wyczytać z niej różne postulaty. Ryszard Proksa, NSZ, ZZ Solidarność mówi o tym, że te postulaty w zasadzie zostały spełnione, natomiast Sławomir Broniarz mówi o dwóch rzeczywistościach, w których poruszają się związkowcy i rząd, i że już dzisiaj nie chodzi tak naprawdę o te 1000 zł, tylko chodzi po prostu o podwyżki 30%, nawet skokowo. No tak, ale spróbujmy jeszcze raz wsłuchać się w to, co przed chwilą było zaprezentowane. Widać, że przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej przyjmuje propozycje i tak uważa, że postulaty zostały zrealizowane. I reprezentuje też związki zawodowe i nauczycieli. Mamy też stanowisko pana Witkowicza, który widać, że umiarkowanie, ale jednak to jest takie racjonalne, jeszcze tutaj przedstawia te wysokie wynagrodzenia, zwiększenie wysokich, ale nie ma w tym agresji. Natomiast tu w takiej, dalej tutaj od pana prezesa Broniarza widzimy ton konfrontacyjny, dlatego proszę, żeby takiego tonu nie było, bo rozmawiamy. Ale Sławomir Broniarz mówi, że to chyba rząd właśnie podjudza te emocje, podsyca. To więc ja jeszcze raz powiem jasno. Rozumiemy sytuację nauczycieli. Zawsze zarabiali mało, są wieloletnie zaniedbania. Nasz rząd konsekwentnie realizuje podwyżki. Skłaniamy się też do postulatów związkowych i chcemy zrealizować dodatkowe 10%, czyli 5% od września i dodatkowe 5% też proponujemy od września tego roku. Rozmawiamy o tym, robimy w tej chwili wyliczenia, stąd przerwa do godziny 16. Co daje, tak naprawdę, jeśli uda nam się to zrealizować i policzyć, odkąd jesteśmy i zapowiedzieliśmy prawie 20% podwyżki w bardzo krótkim czasie, czyli właściwie w 17 miesięcy. Ale oprócz tego, no tak, tylko że to nie da się dać, znaczy każdy z nas by chciał zarabiać lepiej, tak myślę, nauczyciele chcieliby zarabiać lepiej, natomiast my musimy się spotkać w którymś momencie i tak jak my dodajemy następne propozycje, właściwie zgodziliśmy się na wszystkie postulaty oraz postulat płacowy, tylko nie w takiej pani wysokości, jak chcieli związki. Wprost, nauczyciele zarabiają zbyt mało, pani była nauczycielką. I wiem, ile nauczyciele zarabiają, zbyt mało, stąd w tej chwili, jeśli zrealizujemy postulaty Związku Zawodowego Solidarności oraz częściowo ZNP, to będzie 20% podwyżki. To jest naprawdę zdecydowana podwyżka. Plus wychowawstwo nie mniej niż 300 zł. Plus dodaliśmy stażyście na start 1000 zł na początek. I oprócz tego skróciliśmy ścieżki awansu zawodowego. Wprowadziliśmy godziny do dyspozycji dyrektora, by nauczyciele nie pracowali za darmo, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe czy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Czyli można powiedzieć, że w dużym stopniu... I upraszczamy jeszcze ocenę pracy, właściwie konsolidując ją z awansem, więc w zasadzie, czyli właściwie odbiurokratyzowujemy edukację w takim stopniu, jak to jest możliwe, bo też są pewne przyzwyczajenia, jeśli chodzi o biurokrację, ale są też pewne rzeczy, których się nie da tak po prostu od razu... Tak, pani minister, mówimy o premiach, zaproponowanych dodatkach dla poszczególnych nauczycieli. O premiach teraz nie mówimy. Teraz mówimy o dodatkach, mówimy o zwiększeniu... Tak, na przykład w wychowawcach, no ale związkowcy chcą tego 1000, no dzisiaj już chcą 30%, natomiast wychodzi na mównicę, nagrywa film Grzegorz Schetyna i mówi, to jest możliwe, dam nauczycielom 1000 zł wtedy, kiedy wygram wybory, no to jest to możliwe, czy nie jest to możliwe? To jest pytanie o wiarygodność. O wiarygodność Grzegorza Schetyny, o wiarygodność obozu, który reprezentuje. Obiecywali różne rzeczy przed wygraniem wyborów, chociażby wiek emerytalny, nieobniżenie, i tego nie zrobiono. Więc tutaj, no, powiedziałabym, nie zawierzyłabym słowom Grzegorza Schetyny, zwłaszcza że no, mieli szansę poprawić zdecydowanie los nauczycieli, a w ostatnich latach od 2012 roku tych podwyżek nie było. Ale ja rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał podwyżki. Znaczy my też odziedziczyliśmy budżet, bo to też trzeba powiedzieć jasno. My odziedziczyliśmy budżet. Odziedziczyliśmy ogromny deficyt budżetowy. Musieliśmy poprawić sytuację budżetu, by móc poprawić też los Polaków. Dla nas najważniejsze było poprawić też los
polskich rodzin, stąd program 500+. I powiem to też jako nauczyciel, bo uczyłam w dużej szkole, w nie za dużym mieście, gdzie uczyłam też dzieci, które naprawdę były z rodzin, z którym się nie najlepiej powodziło. I wiem, Pani że minister, los tych rodzin się poprawił. Też to jakby los rodzin się poprawił, bo jest dzieci program 500+. I teraz nas, tak, jest program 500+. I teraz mamy sytuację no, taką. Ale czy dziwi panią sytuacja, pani minister, że nauczyciel, który nie ma dzieci, dajmy na to, no jest wzburzony, ja rozmawiam, bo chce podwyżkę, tylko... a rząd mu mówi, przecież nie ma obowiązku celibatu. Nie, ale ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, w jaki sposób po sytuacji naprawy finansów publicznych, po tym jak uszczelniliśmy budżet, jak zaczęły być większe wpływy do budżetu, jak poprawił się stan polskiej gospodarki, mogliśmy realizować, realizujemy zobowiązania wobec Polaków. Przecież zlikwidowaliśmy skrajną biedę praktycznie w 90% wśród dzieci. Następną sprawą, kiedy ten budżet był w lepszej kondycji, było przygotowanie podwyżek dla nauczycieli i te podwyżki przygotowaliśmy. Dzisiaj w związku z tym, że postulaty związków zawodowych są większe, proponujemy też te podwyżki w stosunku do naszej propozycji też większe. Więc tutaj trzeba po prostu dobrej woli, żeby się porozumieć. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to jest chyba coś, co jeszcze nie wybrzmiało w naszej bardzo rozmowie. Ważne. Są pieniądze na programy społeczne, nie ma dla konkretnych grup zawodowych i o to się rozbija tutaj stawka, rozbija się tutaj gra. Nauczyciele, czy pielęgniarki wcześniej, czy opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, to są te grupy, które poczuły się urażone, że dla nich zabrakło pieniędzy. No, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to też nastąpiły wzrosty świadczeń. To też nie jest, zawsze są niewystarczające. Ja jestem żywotnie zainteresowana tym, żeby wspierać osoby z niepełnosprawnościami zarówno w systemie edukacyjnym, jak i w świadczeniach. Natomiast rzeczywiście po latach zamrożenia płac, kiedy mówiono, że w budżecie pieniędzy nie ma i nie będzie, to tutaj trudno odbudować sytuację finansową i godne płace we wszystkich sferach tych i wszystkich grupach Pani zawodowych. Minister, bo nie zdąży nam czasu, a chciałabym jeszcze poruszyć ten jeden ważny element, czyli reformę edukacji narodowej. Wielu nauczycieli, no media wyciągają, bardziej liberalne media wyciągają zresztą te tematy, mówiąc o tym, że no tak naprawdę zepsuto edukację narodową, likwidując gimnazja. No tak, ja sobie nie przypominam takiego spotkania, na którym bym była jako poseł też Komisji Edukacji, na której by nie podnoszono fatalnego stanu polskiej edukacji przed 2015 roku. Podnoszono sytuację przymusowego wcielania 6-letnich dzieci do szkół. Podnoszono sprawę sytuacji takiej wychowawczo-edukacyjnej w gimnazjach, ale też demontaż liceów ogólnokształcących. I z tego powstał program Prawa i Sprawiedliwości. Ten program Prawa i Sprawiedliwości został zrealizowany. To ogromna operacja, przywrócenie liceów, przywrócenie takiego proakademickiego uczenia w liceach, przygotowania młodych ludzi do studiów w sposób rzeczywisty i do różnych ról życiowych, otworzenie kształcenia zawodowego, danie Polakom wolności, w jakim wieku wysyłają dzieci do szkół i skonsolidowanie procesu edukacyjno-wychowawczego. Te trzy roczniki spotkają się w jednym momencie. Ja przypomnę, w którymś momencie one, można było podjąć taką decyzję, że w sposób wolniejszy podejmujemy te reformy, ale dalej mamy przez cały czas sytuację, w których praktycznie po pierwszej klasie liceum kończy się kształcenie ogólne i później są tylko takie kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie. Czy robimy to w miarę szybko, sprawnie, by młodzi ludzie trafiający do liceów mogli kształcić się tak jak oczekiwali w zasadzie Polacy. Z drugiej strony tak naprawdę większość samorządów, które odpowiadały za gimnazja, połączyły gimnazja ze szkołami podstawowymi, uważając, że lepiej, jak te dzieci są wspólnie jakby w jednym środowisku wychowawczym. Także nasze decyzje nie wzięły się znikąd. To był wynik dyskusji z Polakami. Realizacja takiej operacji. Naprawiamy edukację narodową, to jest proces. Naprawiamy edukację, naprawiamy kształcenie zawodowe, naprawiamy licea ogólnokształcące, natomiast to jest proces i na efekty będziemy czekać. Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę, za odpowiedzi na pytanie, ile tak naprawdę zarabiają nauczyciele. Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę, ale to nie koniec. Na to pytanie jeszcze będziemy próbować odpowiedzieć z publicystami, ale to za chwilę. Zapraszam.